Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a my kontynuujemy naszą przygodę w grze pod tytułem Batora. Obecnie no, musimy zmierzyć się z konsekwencjami naszych czynów i z tym faktem, że troszkę z naszego powodu, chociaż tak naprawdę z powodu głównego złego, nasza dobra koleżanka, pierwsza osoba poznana na tej planecie, straciła swojego ojca. Jedyne, co możemy w tym momencie dla niej zrobić, to tak naprawdę zyskać jakąś zemstę dla niej. I to też postaramy się zrobić. Was, moi drodzy, zachęcam jak zwykle do subskrypcji kanału, zwłaszcza jeśli podoba wam się ta seria, a my przechodzimy już do akcji. Musimy wybrać sobie próbę, którą będziemy chcieli podjąć. I to jest dobre pytanie, którą próbę chcemy podjąć. Może próbę siły jednak podejmiemy. Jesteśmy dość stosunkowo potężni, powiedziałbym, więc możliwe, że to nie będzie najgorszy wybór. Także spróbujmy tę próbę także wykonać. Tak, bo plan jest taki, żeby rozczaskać duszę tego naszego głównego złola na tej planecie, bo oczywiście sama śmierć w sobie jest zdecydowanie za mało bolesna dla niego, po tym wszystkim, co on już zdążył tutaj na tej planecie zrobić, więc chcemy mu dwa razy dowalić. A dziękuję. A nawet nie wzięła pod uwagę tego, co jej koleżanka powiedziała, niestety. No zobaczmy, czy będziemy w stanie tą próbę przejść pozytywnie i zwycięsko, a przede wszystkim z zachowaniem własnego życia. No to jest wszystko nie takie oczywiste wbrew pozorom. Na razie natomiast zaczynamy dosyć łatwo, bo od prostego... O, już się zrobiło. Nie chcę powiedzieć, że trudniej od razu, ale wiecie, na pewno troszkę. Gra daje nam do zrozumienia, że to faktycznie będzie próba siły i nie będzie tutaj żadnego czekania. Ani udawania, że jest inaczej. Muszę pamiętać o tym, że mamy teraz jeszcze dodatkowe możliwości przecież używania tego fantastycznego wzmocnienia, które nam całkiem sporo pomaga. Przy okazji nas leczy też, więc pamiętajmy o tym, że to warto używać. Albo czas zmienić tryb, bo teraz musimy już postrzelać. Na szczęście to możemy robić z dystansu, nie musimy się tego za bardzo obawiać. Chociaż jak najbardziej pamiętajmy, że mamy też możliwość użycia wzmocnienia i dodatkowych ataków, co zawsze nam trochę pomoże. Proszę bardzo, jeszcze tutaj kolegę pokonamy. Nawet się specjalnie nie obawiam tych pojedynczych trafień, którymi obrywam. To jest kolega, który jest oczywiście ma osłonki obu stron, więc pozbędziemy się najpierw jednej, albo może tak dla odmiany próbujemy troszkę z obu stron go stłuc, zanim całkowicie go zniszczymy. Wcześniej próbowałem zazwyczaj jednej tarczy się pozbyć kompletnie, tak jak to teraz wyszło. A teraz zrobiliśmy taką troszkę połóweczkę. Z jednej strony trochę tutaj mu zabraliśmy, z drugiej tutaj. Trzeba uniknąć tego ataku. Jesus, to zabolało. Na szczęście możemy się zregenerować teraz w miarę na bieżąco. I z tym wzmocnieniem... Ale on tłucze! A to tak tłukło, moi drodzy. To tak tłukło. Całe noce, całe dnie. Jeżeli ktoś pamięta, do czego teraz nawiązuje, to niech w komentarzu napisze, że tak właśnie się stało. Nie wiem, chyba wolę w ten sposób tutaj funkcjonować. Nie zamierzam ryzykować. O, to było niemądre, ale odporność, proszę bardzo. Nie było tutaj żadnego stresu, że coś się stanie. Natomiast teraz musimy znowu zmierzyć się z ekipką. No jest ich tutaj trochę. Najpierw bym się chyba pozbył tych strzelających, jak tak myślę. Wejdę bliżej, uderzę wzmocnionym atakiem. Dobra, jeden został pokonany. Tutaj odporność cały czas fajnie działa nam. Pyk, zakręćmy się, bo to też powinno być. Oni nie są najsilniejsi, to są małe stworki, więc tak naprawdę nas to specjalnie nie tyka znowuż. Teraz musimy jeszcze tego tutaj trafić, to będzie od razu fajniej. Okej, troszkę niżej, ja nie jestem najlepszy w celowaniu, kurczę, na padzie, to jest smutna prawda w moim życiu. No fakt, to jest jeszcze duży kolega i jeszcze kilku mniejszych, co? Chyba to mniejszych w pierwszej kolejności. Ale odpalmy sobie może wzmocnienie, żeby przynajmniej to było jakoś sensownie wyglądało. Pyk, pyk, dobra, pokonany, teraz został nam ten kolega. Podejdę do niego bliżej, uderzę go z silniejszego ataku. Proszę bardzo, zaraz trzeba będzie się zmienić w tą... No właściwie to zróbmy to już. Dobra, on tutaj zrobi taki atak, na szczęście to nie specjalnie nas obchodzi. Zmieniamy się znowu. Będziemy dużo bardziej, że tak powiem, mix i matchować te nasze ataki, żeby były bardziej zaskakujące dla niego, tak, żeby on się ich nie spodziewał, dokładnie. Teraz tutaj nie mamy wzmocnionego ataku, więc musimy zwykłym sobie na razie poradzić. Proszę bardzo, mógłbym odpalić wzmocnienie swoich sił, ale trzymam je, żeby się ewentualnie wyleczyć. Tutaj też wolę nie ryzykować przesadnie. On na szczęście te kulki rzuca głównie. Teraz znowu ją rzuci. Dobra, zostało jeszcze tylko kilka ataków. Myślę, że zaraz będzie po sprawie. On nam za bardzo tutaj... Jeszcze się trzyma! Skubany! Nawet zdążył mnie uderzyć. Bo głównie dlatego, że zaspałem. Myślałem, że już jest po sprawie. A co to jest to? Czy ja to mogę otworzyć? Nie, niestety nie. Dobra, tutaj mamy przejście jedno, przejście drugie. Zróbmy sobie najpierw tak.
Okej, okay, to jest za mało, ale tam jest jeszcze. Tam jest jeszcze opcja, żeby strzelić w coś. Spróbuję to jakoś trafić. Proszę bardzo. Okej, okay, ale to nie zmienia faktu, że. A jak strzelę tutaj? A, okej, okay, to też jest. To jest innymi słowy też element klucza. Ule nie spaść. Dobra, pyk. Otwieramy sobie to. I zobaczmy, co się tutaj dzieje. Czy to jest coś, co mogę. To jest coś, co mogę wziąć sobie, więc troszkę zarobimy też w tej sytuacji. Że tak powiem, opłaca się próbować kogoś rozczaskać na strzępy, a właściwie to jego dusza na strzępy, bo kończy się to takimi właśnie bonusikami. Dobra, czy my tutaj możemy spokojnie wrócić, czy musimy kombinować? Ale jak się okazuje, możemy spokojnie wrócić. Teraz pytanie brzmi, o właśnie, co zrobimy tutaj? Nauczcie, w jaki sposób zmiana trybu działania wpływa na otaczający cię świat. Rozumiem, że jeżeli zmienię tryb, to zniknie. Okej, czyli musimy brać pod uwagę to, co się znajduje w naszym otoczeniu. Tutaj się troszkę martwię tego. Przeskoczę sobie szybko. Pozwolę też temu znowu wystrzelić. Nie chcę wpaść w ten promień. Tutaj musimy zmienić znowuż tryb. Tutaj się przeturlamy. Tutaj się znowu przeturlamy. Teraz pytanie, bo ja tam chciałem w dół iść, kurde. Właśnie to nie mów do nas, bo próbujemy się skupić. Kolego. Ja wiem, to nie jest nasz kolega. On myśli, że my mamy jakiekolwiek sumienie. To jest jego wielki błąd. O, o, okej. Okay. Dobra, weźmiemy sobie te skrzynki. A tak, nasz przeciwnik myśli, że mamy w sobie jakieś sumienia. Przecież my tą decyzję, kiedy podejmowaliśmy, to już byliśmy świadomi, jaką tak naprawdę, jakie konsekwencje czekają nas po tym, co zrobimy. Więc jego próby wywołania w nas, nie wiem, w tym momencie jakiejś litości, nawet nie litości, tylko niech to strzeli, no właśnie, tylko jakiś wrzutów sumienia. To jest troszkę spóźniony element już jego gier umysłowych, muszę powiedzieć. Pyk. Dobra, niech to się pojawi. Tutaj też sobie przeskoczymy, tutaj właściwie mogę przebiec bez większego problemu. Na szczęście na razie nie są specjalnie skomplikowane te elementy, że tak powiem, growe. Teraz pytanie brzmi... okej, ja już chyba... zaraz, to tam wróci, ale jeżeli ja się zmienię... Nie, no, nie powinno być problemu w sumie, trzeba dobrze tutaj... No... Okej, udało się, świetnie. Pyk. Zrobimy więc tak. Staniemy sobie na tym i zmienimy od razu stan, żeby móc wbiec na te kolejne płytki. Proszę bardzo. Świetnie, tam trzeba będzie podejść, czyli możemy zrobić w ten sposób. Teraz trzeba szybciusieńko... O! Zapomniałem, że to jest fioletowe! No przecież! Przecież to było oczywiste. Jak mogłem o tym nie pomyśleć? No dobra, w każdym razie spróbujemy jeszcze raz. Ale na razie nie ma co strzelać jeszcze w ten przełącznik, jest zdecydowanie na to za wcześnie, to nam nic nie pomoże w tym momencie. Ale możemy się tutaj przełączyć elegancko, znowu się przełączyć, tym razem nie pomylić się i przeskoczyć na drugą stronę, tak jak to powinno ładnie wyglądać. Kolejna walka nas czeka, coś czuję, zdecydowanie. Ja tu nawet nie będę kombinować, tylko od razu odpalę zdolność wzmocnioną. Proszę bardzo, tutaj zajmiemy się nimi wszystkimi jak najszybciej, nie będziemy kombinować. Na wzmocnieniu mamy bardzo duży atak, więc... No ciekawe, że sami pomarańczowi nas na razie atakują. Czyż czuję, że za chwilę będziemy mieli z kolei starcie z samymi fioletowymi w takim razie? Tymi od duszy. O właśnie, są koledzy fioletowi. Oni pewnie teraz będą strzelać w nas wszystkich. O nie, ci nawet się rzucają. Proszę bardzo. Dobrze, musimy tutaj w miarę się zachować sensownie. Okej. Jest ich trochę dużo, te pociski latają w tę i we w tę. Ale nie jest to jakiś gigantyczny może problem na razie. Oni nie zadają aż tak dużo obrażeń, żeby... Dobra, uleczmy się jednak. Nie, niech będzie. Niech mają. Udało im się mnie zmusić do tego. Tutaj mam odporność. Kolejny strzał. O, nie trafiłem naprawdę z centymetra. O, cholera, jeszcze teraz się duży pojawił. Dobra, pyk. Nie chcę bić tego pomarańczowego, ale stoi mi na drodze, kolega. Ja bym chciał w tego właśnie. No znowu, nie no to powinno, nie okej, trafiło go, to było jakieś dziwne opóźnienie miała ta gierka w tym momencie. Dobra, zakręćmy się tutaj, to przynajmniej oberwą jedni i drudzy. Dobra, pyk. Podejdziemy sobie, żeby go tak ładnie tutaj uderzyć. Proszę bardzo. Dopóki nawet nie próbuję do nas podejść, a fuck, mogłem się tego spodziewać. Dobra, pyk, zmieniamy nasz stens. Jeszcze się wzmocnimy, uleczymy troszkę, tak naprawdę. I teraz go od pleców. Cholera, tutaj jeszcze zdążył. Czasami ten pasek życia, wydaje mi się, u nich jest jakoś zatrważająco bardziej wytrzymały, niż by to wyglądało po stanie wizualnym. To mnie zawsze zaskakuje. Natomiast tutaj już elegancko zrobiła nam się platformka.
Bardzo proszę w drugą stronę. Jesteśmy już tutaj. Znowu jakieś kapsułki. Tutaj też jest opcja do pojechania dalej chyba jakaś. Może jednak nie. Wydawało mi się, że to się może uaktywnia, jak do tego podejdę, ale jednak nie. Dużo kryształowych różnych pyłów odnajdujemy. W sumie jak wygląda nasza statystyka, jeżeli chodzi o nasze zdolności? Czy możemy jakąś runkę dodać? Mamy na to może miejsce? Bo kilka runek mamy. Zobaczcie, na przykład moglibyśmy dodatkowy atak wziąć. Myślę, że to żaden problem. Natomiast tą runę ciemnej strony księżyca to my akurat nie zgarniemy. Ale zawsze dodatkowy bonusik jest mile widziany. Ta ręka tutaj pozostanie póki co. Nie będziemy na razie bawić się w wprowadzenie kodeksu i coś czuję, że właśnie czeka nas finałowe starcie. Walka z bossem, z Izanakiem. Ma dwa tryby działania, tak samo jak my zresztą. Nie musimy obserwować jego pasek zdrowia i wybierać tryb. No okej, to jest cały czas ta nawigacja pośród, że tak powiem, poszczególnych trybów, czyli nic to dla nas nie jest nowego. Będzie zmęczony, on się zmęczy, jak go będziemy dużo bić, to on się zmęczy, czyli jak w życiu realnym. Jeżeli kogoś się bije, nie żebym wiedział, o fakt, tu są jeszcze jakieś kolce, które się pojawiają. Dobra, on zmienił tryb. Interesujące. Tutaj się pojawią rzeczy. To mnie akurat nie interesuje aż tak bardzo. Proszę bardzo. A, on tutaj takie jeszcze wymyśla sobie akcje. O nie, 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 nie. Okej. Dobrze, że to uniknęliśmy. Tyk. Zmienił odporność. Musimy przeskoczyć na to. On tutaj skubany się myśli, że będzie mógł do nas jakoś doturlać. No to niech ma z obrotówki. Dobra, udało nam się uciec od tego ataku. O, tutaj też musimy się wykoziołkować. Bo kolce się pojawiają. A ma zmiana trybu. Akurat wszedłem, wskoczyłem idealnie w jeden z jego ataków. Dobra, niech on wykorzysta kolejny. A teraz będzie to strzały z powietrza. Z dystansu. A właściwie nawet z góry. Powinienem był powiedzieć. Zobaczmy, on znowu będzie strzelał. Okej, niech będzie. Ja się troszkę wyleczę, żeby nie oberwać jak bez sensu. O, o. Odporność, okej, odporność zawsze spoko. Dużo Vibovita, dużo Actimela. To nam bardzo pomaga. Dobra, tutaj się możemy znowu posiłkować naszą obrotówką. On szybko zmienił tą ten tryb w tym momencie, aż się tego nie spodziewałem. Jest zmęczony kolega. Zmieniamy szybko tryb. Tutaj trzeba się odsunąć jeszcze. Dobra, uderzmy się wzmocnionymi atakami. Pierwszą jego fazę rozwaliliśmy. Zobaczcie na te punkty życia na górze. On ma takie dwa paski jakby. Jest to wszystko w miarę oczywiste, co to oznacza. Dobra, jeżeli to teraz te lasery mają tutaj nam przeszkodzić, to raczej nie jest to jakiś straszny problem, one nie są specjalnie... Okej, on teraz zmienił jeszcze znowuż swój tryb. Te lasery nie były specjalnie szybkie, więc nas to nie za bardzo... No, jesteśmy całkiem żwawi, mówię. To jest kwestia... Dobra, jeszcze tutaj się uda te laserki przytrzymać. On jest pomarańczowy w tym momencie, więc nie chcę ryzykować, ale troszkę się tutaj poobracam. Niech ma. Dobra, musimy tutaj unieść. Nie jest zmęczony, myślałem, że się zmęczył przez chwilę, ale to jednak nie ta kwestia. Dobra, trochę... O, o! Tutaj trzeba uniknąć tego ataku. Mam wrażenie, że zaraz on się zmieni. Nie, on ma full odporność, kiedy jest w tym drugim trybie. To nie jest tak, że nawet jakiś dawkowy damage mu zadajemy. No, biegnij, biegnij, kolego. Nas to nie rusza jakoś specjalnie, tym bardziej, że nawet do nas nie dobiegłeś. Zmęczenie nastąpiło, świetnie. Więc bijemy go ile możemy. Nawet przyspiesza ataki, używając innego przycisku. Nie tego kierunkowego, a zwykłego, bo pamiętajcie, że tymi atakami... O! Jak to się stało? Jakim cudem my spadliśmy? Nawet tego nie zauważyłem. A tak, dziury się pojawiają w tym miejscu. Okej, to faktycznie musimy uważać. Trzeba będzie unik zrobić. Dobra, podbiegnijmy do niego obrotówką. Zawsze trochę... A, nawet sporo damage'u mu teraz zadaliśmy. On pewnie znowu zrobi dasha. Ten dash nas akurat kompletnie nie rusza. No, a co teraz? Znowu dash. Okej. Nie ma obrotówki jeszcze, ale to nie zmienia faktu, że ten właśnie atak wystarczył, żeby go całkowicie osłabić. Trochę ma tutaj jeszcze, ale mogę do niego postrzelać, ile tylko jestem w stanie. On się raczej zdąży zregenerować całkiem. Chociaż... Chociaż... Raczej nie zdążył jednak, proszę bardzo. Jaki bracie? Nie ma tu żadnego twojego brata, kolego. Czy miałeś jakieś braci, to już dawno pewnie ich pogrzebałeś swoim niecnym zachowaniem na tej planecie. To prawda. No cóż, nie może zawsze wszystko się niestety w 100% udawać. To jest trudne pytanie do odpowiedzenia, ale generalnie nie jestem ludobójcą. To jest moja odpowiedź. Jest to zrozumiałe niestety. Jest to zrozumiałe, Shayla, i ja
Nawet nie będę próbować tutaj przekonywać do czegokolwiek innego. Ale Avril będzie, jak się okazuje. No ale... To prawda, ale... Że tak powiem... No dobrze, nie będziemy próbować tutaj przekrzykiwać jej. To jest krzyk dziecka, które straciło rodzica, więc jakby trzeba to po prostu przyjąć na klatę. I'm really sorry for what happened, Avril. Kahila's was a good soul and a pillar for our community, but you saved his people, our people. I don't know. Believe me, Avril, as far as we know, Izanek would have killed Kahila's anyway. Tak mi się też wydaje, szczerze mówiąc. But now you have to go. Today you proved yourself. You are now strong enough to fulfill your task. Travel to the pinnacle. There you'll find what you are searching for. Now that Izanek is dead, the gate should be open. I don't know. Maybe I should stay a little longer and help. Zakładam, że nie wszyscy tej pomocy będą w tym momencie chcieli jednak przyjąć. That's not up for discussion. Okay. Running low and your friend needs you. You did enough for us. Gotra, rozumiem, stwierdziła, że koniec, chrzanić, wypad. Thank you. I promise that I'll fix the core and save Grigia. Now go, Keeper of Balance. The Guardian is waiting. Czyż to jakiś portal nas tutaj czeka? Nie, tam drzwi się otwierają w sumie. Nie, to wyglądało trochę niebezpiecznie, cokolwiek tam się wydostawało z tego miejsca. No ale okej. Gdzie my powinniśmy się udać w tym momencie tak naprawdę? Bo rozumiem, że mamy się przez tą bramę przedostać, ale... I widzę też strzałeczkę, która pokazuje, ale nie jestem pewien... O, możemy sobie oddalić w sumie kamerę. Będzie trochę prościej. Chyba w dobrym kierunku nawet idziemy. No, zdecydowanie w dobrym kierunku idziemy. Pytanie. Tutaj mamy... Zdarzyło mi się znaleźć planetę zieloną, błękitną, ona gdzieś tam jest, wiem to. No, trudno się kłócić z tobą, kolego. To chyba nie tu będziemy stanąć. Więc idziemy dalej. Przez drzwi jednak, nie przez ten... cały, że tak powiem... huragan energii. Na grydzie każda refrakcja w krysztale jest symbolem miejsc i emocji. Okej. Okay. Gryza brzmi jak bardzo nietypowa planeta, a my się w tym czasie spotkamy z Batorą ponownie. Good day, dear Avril. It's nice to see you again. Oh, it's you. Why did you bring me here? I didn't do anything, darling. Your conscience did. Okej. Yeah, the same conscience that made me screw up with everything. Słuchaj, Avril, szczerze, gdybyś zrobiła odwrotnie, to tak samo byś czuła teraz wyrzuty sumienia, tylko w kontekście masy innych istnień. Look, it's the perfect time for a cup of tea. Please, take a seat. Rozumiem, że to nie była prośba jednak, to był trochę nakaz. Just that this is all so wrong. Suddenly I learned to travel across galaxies and face hordes of monsters. But I'm still not able to make the right choice. How could I claim to save Earth if I can't even save the one beside me? There are no right or wrong choices. There are only decisions to be made. And each of them will shape who you really are. Tak, jak najbardziej, z chęcią. Mam się przytrzymać. To był taki ważny wybór, że trzeba było go aż przytrzymać, żeby się, broń Boże, nie pomylić. Compared to immensity of space and time. And yet, even the smallest particle can shape the immortal shell of the universe with its own will, even if it doesn't want to. Maybe it will create new forms of life, or perhaps it will destroy everything it holds dear. And yet,
They will keep on going, shaped by their own actions, until the day they die and ascend into something new and beautiful. Matera trochę jakby opowiada o takiej moralności, która jest dla mnie zaskakująca. To znaczy, ona sugeruje, że mam wrażenie, że te decyzje i czyny, które podejmujemy, tak naprawdę nie mają większego znaczenia. Jakby trzeba po prostu je wykonywać i tyle, iść do przodu. Jakie to ma znaczenie? I tak w przyszłości umrzemy i zostaniemy wyniesieni. Tak tutaj to ja rozumuję, co ona twierdzi. I uważam, że to kompletnie irracjonalne podejście. Bo to sugeruje, że naprawdę możemy być największymi ścierwami, tak samo jak i najlepszymi bohaterami. Nie ma to żadnego znaczenia. Więc łatwo powiedzieć mi, że nie zgadzam się z Batorą. No ale jak można zapomnieć o dobru i złu, jeżeli jednocześnie wiemy, że decyzje, które podejmujemy, będą wpływać na to, kim będziemy? No właśnie dobro i zło tutaj jest jakby tym segmentem naczelnym. A to jest każdy dorosły w pewnym momencie swojego życia, każdy młody dorosły, może tak powinienem powiedzieć. Bardzo miło, bardzo miło. Petunia. It's an exquisite sandworm. You won't find on Earth, I'm afraid. Tak, to był robaczek, przykro mi. Ale był dobry, więc o co chodzi, no? That's your rationality talking. And yet your body loved its flavor before you knew what it was. Isn't it marvelous? To jest, szczerze mówiąc, ta reakcja ludzi na bardzo często, którą mają niektórzy ludzie na sushi, kiedy stwierdzają, że nie, surowa ryba, jak to? Potem jedzą, mają takie, ej, to dobre, co to jest? Surowa ryba. Albo krewetki, też dużo ludzi tak samo reaguje na krewetki w gruncie rzeczy. Może? Nie wiem, to jest dobre pytanie. Even if I managed to fix everything by reaching the core. Thanks anyway for your kind words. They helped. It's a pleasure, dear. Come back soon. I'll prepare some cookies. Z czerwia, znowu. Dość powiedzieć, że cieszę się, że Avery wyniosła cokolwiek z tego, co mówiła Batora, bo jak dla mnie jej dywagacje były stosunkowo jednak nie na miejscu, albo przynajmniej nie specjalnie dające jakiekolwiek sensowne wnioski. The core is near. I can feel it. Mila, did the spiders eat you yet? Really funny. The guardian should be here somewhere. Any sign of it in that cave? No, but a moment ago I saw the biggest bug ever. It was like a disgusting minivan and... To duży faktycznie. Mila? No z drugiej strony to był mini van, a nie po prostu van, ha? Proszę bardzo, ona tu faktycznie jest. Znaczy, no tak miało być oczywiście, ale widzimy ją faktycznie pierwszy raz od dawna, nie jako tylko sprite. Zamach stanu wykonaliśmy, tak? Pokonaliśmy. Przeciwnika, teraz czas na nić losu, moi drodzy. Trzeba uratować Milę. Ale tym ratowaniem Mili to my, drodzy, zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ta przygoda, ten kolejny odcinek Wam się bardzo podobała. Jeśli tak, zachęcam Was do subskrypcji kanału, do zostawienia lajka, a my się usłyszymy już niedługo w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Hej!